Dzień dobry, kochani, już po naszym powrocie. Pomyślałam sobie, że właśnie nagram dla Was taki vlog po powrocie, powrót do życia, powrót do rzeczywistości. Wakacje, nasze włoskie wakacje dobiegły końca i zawsze tak jest, że czekamy na wakacje z utęsknieniem i ten czas się zawsze tak dłuży. A później jak przychodzą wakacje, to momentalnie znikają. I wy też tak macie, popytałam was ostatnio nawet na ten temat na Instagramie i zdecydowanie wszyscy odpowiadali, że tak, Anita, masz rację. Zawsze tak jest. My co prawda w tym roku zrobiliśmy sobie nieco dłuższe wakacje we Włoszech i podobnie jak w zeszłym roku pojechaliśmy samochodem. Trasę mieliśmy co prawda nieco inną, bo w drodze do Włoch, w drodze do naszego przystanku Baja Domice zatrzymaliśmy się w Weronie, co mogliście już widzieć, a z kolei w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się znowu we Florencji. Jesteśmy absolutnie oczarowani tym miastem i nawet stwierdziliśmy, że musimy pojechać tam na dłuższy czas, na jakiś weekend, może nawet dłużej, żeby pozwiedzać wreszcie Florencję, bo bardzo, ale to bardzo nam się podoba. Ale wiecie, co jest ciekawe, że tym razem zatrzymaliśmy się też na nocleg w Polsce i widzieliście na moim Instastory miejsce, które odkryliśmy totalnie przez przypadek, bo właśnie jadąc samochodem Masy mówi: słuchaj, może się zatrzymamy na noc, nie będziemy jechać po nocy, mamy jeszcze do przejechania 400 km, znajdź jakiś hotel. I totalnie przy trasie A1 niedaleko Rybnika, w takiej małej, małej miejscowości, chyba Czerwinka, Czerwionka, jakoś tak się to miasto nazywa, znaleźliśmy hotel Biały Dom. Absolutnie przepiękny. Miejsce, to jak tam jest pięknie zielono, wszystko super zrobione i to jak wygląda hotel w środku. Totalnie mój styl, słuchajcie. Totalnie styl glamour, to co ja lubię, to co lubi Massimo. Bardzo miła obsługa, przepyszne śniadanie, które też zjedliśmy. Bardzo dobrze cenowo wypadł nam nocleg, bardzo ładny pokój. Co prawda nie nagrałam tego tutaj, ale tak jak mówię, mogliście widzieć na Instastory, ale byliśmy oczarowani tym miejscem. No i oczywiście co? Wróciliśmy do domu. Dzisiaj totalna rzeczywistość, taka zwykła, prawdziwa rzeczywistość po powrocie. Pranie, prasowanie, sprzątanie, zakupy do lodówki, organizacja wszystkiego. Chcę pojechać po kwiaty świeże do domu, ale muszę wam też powiedzieć, że oczywiście zrobiliśmy zakupy we Włoszech. Plan był taki, że tym razem nic nie kupujemy, a zwłaszcza nie kupujemy makaronów. No i oczywiście co? Wróciliśmy z pełnym bagażnikiem, bo jeszcze po drodze zadzwonili jedni znajomi: przywieźcie nam to, to i tamto. Potem zadzwonili następni znajomi: przywieźcie to, to i tamto. No i tak, słuchajcie, wyszło, że wróciliśmy z pełnym bagażnikiem, więc dzisiaj też muszę załadować całą moją komórkę, całą moją spiżarkę. Więc może później wam pokażę, jak to wygląda i też pokażę wam parę rzeczy, które przywieźliśmy, z takich bardziej rzeczy spożywczo-chemicznych, takie zakupy, które tam zrobiliśmy, bo wiem, że część z was lubi i czasami nawet podpowiadacie, piszecie gdzieś tam w komentarzach lub w wiadomościach na Instagramie jakieś food haule i nie tylko. No, ale dzisiaj mam tyle energii, że nawet sobie nie wyobrażacie. W ogóle nie możemy się jeszcze przestawić na ten polski tryb życia, bo tam we Włoszech chodziliśmy spać bardzo późno, o 2, o 3, o 3.30 nad ranem. Wstawaliśmy gdzieś godzina 10, 10.30, a mniej więcej koło 11, 12 lądowaliśmy na plaży. Cały dzień był plażing, smażing, a wieczorem oczywiście wyjście z rodziną, z jedną, z drugą, codziennie w jakiejś innej restauracji. Ja tutaj wrzuciłam wam kilka takich vlogów właśnie z naszych wakacji, ale oczywiście to nie było tak, że ja nagrywałam codziennie, no bo to były wakacje. A w sumie to powiem wam, że pojechałam z takim planem, że będę jak najmniej nagrywać, a jak najwięcej odpoczywać. No i wyszło jak zawsze. Ale to dobrze, bo przynajmniej mogliście widzieć urywki takie tam gdzieś z naszego wyjazdu do Włoch. Także dzisiaj od rana, słuchajcie, mam tyle energii, muszę tyle rzeczy ogarnąć, tyle rzeczy zrobić, więc koniec tego gadania tutaj do was. Zabieram się za robotę, przy okazji pokażę wam co i jak. No i mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Pomału też muszę wracać do nagrywania, przepraszam,
do nagrywania filmów kosmetycznych, bo wiem, że na takie czekacie. Mam bardzo dużo pomysłów w głowie, ale dzisiaj też przy okazji pytam się Was, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale w najbliższym czasie. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły, co Was interesuje, co chcielibyście zobaczyć, o czym chcielibyście, żebym się wypowiedziała. Może kosmetyczne, może niekosmetyczne, może coś z naszej podróży. Wszystko przyjmę z otwartym sercem, także piszcie w komentarzach, a ja biorę się do roboty. Ten moment, kiedy lodówka jest pełna i widzicie, mamy tutaj sanbiter, właśnie taki oryginalny, biały, Crodino. Tutaj mamy San Benedetto, też bitter, bardzo podobny w smaku zresztą do Crodino. Tutaj też jeszcze kupiłam we Włoszech Mi Piace, taki pomarańczowy, nie wiem, nigdy nie próbowałam, więc będę testować. A tam jeszcze z tyłu, słuchajcie, o, widzicie, takie niebieskie butelki. To jest też San Bitter, ale w troszeczkę innej wersji. No i oczywiście w Austrii kupiliśmy Almdudler. Kiedy pokazuję Wam kawę Kimbo, zawsze się dopytujecie, którą wersję wybrać, czy kremę, czy intenso, bo oczywiście chodzi o te wersje, które są dostępne w Biedronce. A my z kolei zawsze jak jesteśmy we Włoszech, to przywozimy ze sobą kapsułki Kimbo, bo bardzo lubimy tę kawę i naprawdę kapsułki też są super. Właśnie w tej wersji Nespresso Napoli, czyli dziesiątka, całkiem mocne. One pasują oczywiście do ekspresów Nespresso, ale mają jedną dużą wadę w porównaniu do Nespresso. Kapsułki Nespresso nadają się do recyklingu, a tutaj mamy niestety plastik. Więc tutaj zapas, jeszcze dodatkowo tutaj mam zapas i jak się skończą, no to oczywiście znowu wrócimy do naszych ulubionych kapsułek Nespresso. Świeże kwiaty kupione, oczywiście białe lilie. Już zabieram się za ich wypakowanie i wstawienie do wazonów. No oczywiście, że włoskie jedzenie jest pyszne, a na wakacjach można sobie pofolgować, ale czas wrócić do dobrych nawyków i postanowiłam, że dzisiaj na obiad zrobię jedną z naszych ulubionych sałatek. I tutaj widzicie tuńczyka Rio Mare, oliwki zielone, kapary i czosnek. A tutaj gotuję już sobie ziemniaki w osolonej wodzie, później je dodam do pozostałych składników, poleję oliwą z oliwek i będzie super. I gotowe! Bardzo proszę, smaczny obiad na dziś. No dobra, rozłożyłam sobie zapas makaronu na półce, ale jak widzicie, mi się tutaj nie mieści. Jest jeszcze tu. Muszę to jakoś dokładnie rozplanować, żeby to lepiej wyglądało, ale widzicie, przywieźliśmy sobie pakery. Pokażę Wam, jak one wyglądają. To jest właśnie taki duży makaron, takie duże rurki. Przywieźliśmy sobie również witoni. Witoni wyglądają, czekajcie, tak, to są znowu takie rurki. Myślę, że rigatoni nie muszę Wam przedstawiać, każdy je doskonale zna. Ale co my tutaj mamy? Pasta mista, którą dostaniecie tylko w okolicach Napolu. Penne zitoni wyglądają tak, czyli penne, ale nie takie karbowane, czyli takie proste. Przywieźliśmy też taki makaron. Słuchajcie, tutaj oczywiście są rigatoni.
Tutaj też mamy jeszcze makaron. No trochę tego jest. Przyznaję, zapas na jakiś czas. Widzicie, tutaj też mam opakowania kawy, którą Wam wcześniej pokazywałam. Przywieźliśmy również Simmental, który uwielbiamy. Też już Wam wiele razy o nim mówiłam. Rio Mare, najlepszy tuńczyk, jaki może być. Massimo Zachcianka, czyli melenzane, bakłażany po neapolitańsku. Też kilka dobrych słoików. No i teraz pokażę Wam parę zakupów z Chemii. Borotalko na pewno kojarzycie z mojego kanału, ale również z Instagrama, bo często Wam pokazywałam i zawsze jak jestem we Włoszech, to robię sobie zapas właśnie tego deo. Uwielbiam. I tutaj widzicie, mam w sticku, mam dwie wersje oryginalne i wzięłam też tą wersję Invisible, czyli taka, która ma być podobno niewidoczna na skórze, ale w tym oryginalnym, tradycyjnym zapachu, który najbardziej lubię. Także będę testować i sprawdzać co i jak. Co ciekawe, borotalko możecie już dostać w Polsce, w sklepach z włoską chemią. Spróbuję w opisie do dzisiejszego filmu wrzucić Wam link do jednego ze sklepów, w którym ja czasami robię zakupy. Oczywiście to nie jest żaden materiał sponsorowany. Tam borotalko dostaniecie drożej niż możecie kupić we Włoszech. Ale ja zawsze jak jestem na zakupach, na włoskich zakupach, na wakacjach, to robię sobie zapas. I ostatnie dwie rzeczy, które przywiozłam, a w sumie to 3 butelki Felce Azzurra i 2 butelki Konat. Jest to płyn do zmiękczania tkanin, do prania, ale bardzo podobają mi się te zapachy. Między innymi właśnie argan i wanilia od Felce Azzurra. Nie ma tej wersji u nas w Polsce. To jest też nowość we Włoszech, ale powiem Wam, że obłędnie pachnie. No i oczywiście kokos i tropikalne kwiaty. Tu jest wersja ta właśnie z Konat, tego płynu zmiękczającego, bardziej delikatna w konsystencji niż Felce Azzurra. Nie jest taka skondensowana. No zobaczymy, jak będzie z zapachami. I jeśli chodzi o nasze zakupy, no to będzie na tyle. No prawie bym zapomniała, no przecież przyjechały też z nami włoskie słodkości i między innymi te ciastka Grisby, edycja letnia z kremem pistacjowym. Powiem Wam, że to jest przepyszne. No i oczywiście ciastka Nutella, które zawsze ze sobą przywozimy. Jeśli będziecie we Włoszech, koniecznie spróbujcie tych ciastek. Są obłędne. Robię sobie właśnie wieczorną pielęgnację, więc mam chwilę, żeby do Was pogadać. Jak widzicie, zmyłam sobie już pierwszą warstwę, drugą warstwę. Zrobiłam tonizację i będę zaraz nakładać kolejne kosmetyki. No i teraz tak, skoro jesteśmy przy kosmetykach, to przy oczyszczaniu oczywiście cały czas stosuję Lumispa. Wiem, że czekacie na film z podsumowaniem testów, ale musicie jeszcze chwilę poczekać, ponieważ zapisałam się już na komputerowe badanie skóry z użyciem urządzenia LumiScan i będę je mieć w drugiej połowie września, więc dopiero po badaniu, zobaczymy jak wyjdzie, powiem Wam co i jak. Przygotuję film i powiem Wam co i jak, bo wydaje mi się, że na razie nie ma sensu, żebym taki film przygotowywała, no właśnie ze względu na to, że jestem ciekawa, w jakim stanie jest moja skóra po stosowaniu LumiSpa 2 razy dziennie przez okres. No, będzie prawie 2 miesiące, jak pójdę na badanie. Co prawda wiem, że na badanie na pewno wyjdzie trochę przesuszona skóra, bo zawsze po okresie wakacyjnym moja skóra jest nieco przesuszona ze względu na promieniowanie, opalanie, wodę, powietrze, zmiany powietrza, zmiany wody itd. Więc czekajcie cierpliwie, film z LumiSpa będzie. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o pielęgnację, dopytujecie mnie, czy będzie film z jesienną pielęgnacją. No oczywiście, że będzie, nie może być inaczej. O nie, kończy się moje ulubione serum, patrzcie na to. O, została mi dosłownie jego resztka. Serum od marki Hydropeptide, o tej marce też będzie film na moim kanale, bo przetestowałam już sporą ilość kosmetyków tej marki, także będzie film na pewno z pielęgnacją jesienną. Zapisałam się też na kilka zabiegów, nie zdradzę Wam jakich. Będę mieć nowe kuracje, takie wiecie, z suplementami i nie tylko, więc
też zrobię taki film, gdzie dokładnie Wam opowiem o tym, jakie zabiegi planuję w okresie jesienno-zimowym, może no zobaczymy, też jakie kuracje. Także na pewno takie filmy będą, no tak jak wspominałam chyba nawet dzisiaj, że muszę pomału wracać do nagrywania filmów kosmetycznych, a wiem, że na nie czekacie i bardzo je lubicie, co też mnie niesamowicie cieszy. No i skoro jesteśmy jeszcze w temacie filmów i pielęgnacji, to mam do Was pytanie, bo planuję rozpocząć serię tematów związanych z przebarwieniami. Już od jakiegoś czasu mnie o to prosicie. No i myślę, że teraz mamy najlepszy moment po wakacjach, żeby właśnie takie filmy rozpocząć. Ale mam dylemat, bo nie do końca wiem, jak to zrobić. Czy przygotować dla Was filmy tutaj na moim kanale, bo to jest dosyć obszerny temat, od razu zaznaczam, czy zrobić to na Instagramie, tak jak w większości tematów, które do tej pory robiłam, czy z kolei połączyć ten temat przebarwień na Instagramie z YouTube'em. Dajcie koniecznie znać właśnie w komentarzach, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. Tak, żeby było dla Was to jasne, zrozumiałe, przyjemne, a przede wszystkim wartościowe. A przynajmniej dla tych osób, które mają problem z przebarwieniami, nie radzą sobie z tym, albo dla tych osób, u których teraz po sezonie letnim pojawiły się przebarwienia, no jest tego naprawdę bardzo dużo, także czekam na Wasze propozycje. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No tak przy okazji cały czas stosuję Ila Aesthetic pod oczy w okolicy tutaj bruzd wargowo-nosowych. Uwielbiam, to jest moje kolejne opakowanie. No, także tematy chyba mamy już ogarnięte. Tak na podsumowanie dzisiejszego filmu trochę takich właśnie informacji organizacyjnych, żebyście wiedzieli co i jak w najbliższym czasie. Też planuję kilka vlogów, dlatego że szykują mi się w tym miesiącu bardzo ciekawe konferencje. I tak sobie myślę, że byłoby fajnie, gdybym Wam trochę zdradziła z tych konferencji, bo będą one naprawdę wartościowe. W ogóle, wiecie co, wrzesień jest takim miesiącem, że zawsze dużo się dzieje. I ja powiem Wam szczerze, mam już zaplanowany miesiąc do samego końca, od A do Z. Naprawdę każdy dzień. W tym miesiącu też będą odbywały się targi Beauty Forum, na które się nie wybieram tym razem. Więc z nich relacji na pewno nie będzie, ale tak myślę, żeby właśnie zrobić dla Was taką relację w formie daily vlogów tutaj na moim kanale z tych konferencji, na które się wybieram. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w trakcie, a tak w ogóle powiem Wam jeszcze, że z planów to widzę już na Instagramie, że dziewczyny, te które zajmują się modą, już planują sobie jesienne stylówki, już je pokazują, już są jakieś reelsy, różne propozycje tych jesiennych stylizacji. Wy wiecie, że ja nie jestem modowa, chociaż dopytujecie mnie o filmiki ze stylizacjami, jakieś hole i tak dalej, coś tam na pewno się pojawi. Natomiast to już jest chyba najlepszy moment, by w najbliższych dniach ogarnąć szafę, przejrzeć to, co mam dobrego jeszcze na jesień, pochować już rzeczy letnie, a przynajmniej buty letnie, wyciągnąć trochę cieplejszych rzeczy z szafy. No i też może zrobimy sobie taki przegląd mojej szafy tutaj na moim kanale. Wydaje mi się, że też będę mieć parę rzeczy na sprzedaż. I też się zastanawiam, czy zrobić to na Vinted, czy może zrobić to na Instagramie. Widzicie? Tak to jest. Zawsze jak wracam z wakacji, to mam masę pomysłów, ale później gorzej jest z ich realizacją. Zawsze się zastanawiam, jak to zrobić, żeby było dobrze. A ja tak mam, że jak coś robię, to robię to na 100% i zawsze wkładam w to całe serce i chcę, żeby było dla Was to dobre, przejrzyste, żeby też Was nie zanudzić, żeby Wam sprawiało przyjemność, także no, trochę tego jest. Czekajcie, muszę wyciągnąć jeszcze kilka rzeczy z szafki i zaraz do Was wracam. Także widzicie, plany na wrzesień są już ogarnięte do końca miesiąca. Dużo się będzie działo,
Mam wiele pomysłów w głowie, co i jak. No oczywiście czekam też na Wasze propozycje, bo wiem, że zawsze są świetne, a Wy też macie bardzo fajne pomysły na filmy, na poruszenie różnych tematów, nie tylko. Przypominam i zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama. Czekajcie. Odżywka do rzęs Illa Lash i odżywka do brwi Illa Brow. Cały czas stosuję. No i oczywiście na zakończenie krem. I teraz tak, zapraszam Was właśnie na tego mojego Instagrama, bo tam jestem codziennie, jestem na bieżąco ze wszystkim. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, jeśli chcecie coś wiedzieć, to najszybciej i najlepiej będzie, jeśli się właśnie ze mną będziecie kontaktować przez Instagram. Też już wracam pełną parą we wszystkie moje media społecznościowe. Krem, który nakładam, jest to krem od marki Estée Lauder. No i tyle. Max przygotowuje właśnie jakąś kolację. Jestem ciekawa, co tam robi. Słyszę, że trochę krzyczy, bo w międzyczasie jest jakiś mecz. Jezu, słuchajcie, zielony ekran. Znowu zaczęły się mistrzostwa, zaczęły się mecze po powrocie do domu, więc będzie ciekawie. Chociaż zamówiłam sobie książki, no właśnie takie wieczory z zielonym ekranem. Bardzo ciekawe zresztą książki i może też jak je przeczytam, to zrobię Wam tutaj ich relacje na Instagramie. Matko, mam tyle do zrobienia, a nie wiem, czy ja to wszystko ogarnę czasowo. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, żebym to wszystko ogarnęła, co i jak. No dobra, to czas się z Wami pożegnać. Jeszcze pokażę Wam ten krem. Zrobię sobie zaraz kąpiel. Krem od Estée Lauder. Zrobię sobie kąpiel. Wskoczę do łóżka. Pobawię się jeszcze z kotami. Poczytam książkę, którą aktualnie też czytam. No i tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną ten vlog, czas. Widzieliście zakupy, trochę opowiadałam Wam o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo. Mam sporo pytań do Was i czekam na Wasze sugestie, komentarze i tak dalej. Kwiaty w domu świeże są, posprzątane, poprane. Można wracać do rzeczywistości. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!